1896 roku Maksym Gorki po obejrzeniu projekcji kinematograficznej napisał o tym, co zobaczył na ekranie. To życie szare i milczące zaczyna was w końcu dręczyć i osaczać. Macie wrażenie, że kryje się w nim jakieś ostrzeżenie, którego sens umyka wam, które jest jednak przygnębiające i napełnia wam serce lękiem. Brakowało mu na ekranie koloru i dźwięku, bez których oglądany obraz był jedynie bladym odbiciem prawdziwego życia. Była to być może jedyna recenzja napisana w tonie rozczarowania. Cała reszta świata była zachwycona, a bracia Lumière i ich kinematograf odnosili oszałamiający sukces. Na pokazy chadzały tłumy, a wieść o niezwykłych, ruchomych obrazach szybko roznosiła się nie tylko po Francji. Paradoksalnie jednak zdaje się, że sami twórcy nie do końca wierzyli w żywotność i perspektywy swojego wynalazku. Niesprawiedliwe byłoby stwierdzenie, że Lumière'owie widzieli w nim wyłącznie aparat do rejestrowania rzeczywistości. Spora część ich filmów miała szczątkowe fabuły, próbowała opowiadać chociażby krótkie anegdoty. Mimo wszystko jednak dla Louisa kino było przede wszystkim wzbogaceniem fotografii o element ruchu. Na szczęście pojawił się człowiek, który zrozumiał, że jest to cudowny sposób na całkowitą kreację świata na ekranie. Człowiek, który uczynił wynalazek Lumière'ów kompletnym, dodając do niego magię. Georges Méliès. Przeznaczeniem Méliès'a miała być produkcja butów. Tak przynajmniej uważał jego ojciec, właściciel fabryki luksusowego obuwia. Zamierzał on ją przekazać swoim trzem synom, ale najmłodszy z nich, Georges, w ogóle nie wykazywał zmysłu przedsiębiorcy, za to wybitne talenty artystyczne. Podobno przez całe życie coś szkicował i rysował. Trzeźwo stąpający po ziemi rodziciel odmówił mu finansowania studiów na Akademii Sztuk Pięknych, co w dalszej perspektywie okazało się dość szczęśliwym trafem. Georges trafił do fabryki ojca, skąd w ramach obowiązków służbowych wysłano go do Londynu. To był punkt zwrotny w jego życiu. Nie jedyny zresztą, jak się później okazało. Bywając wieczorami w słynnym Egyptian Hall, poznał występujących tam iluzjonistów. Johna Neville Masclena i Davida Devant. Zafascynowany nimi, szybko uczył się ich sztuczek. Po powrocie do Paryża postanowił nie poświęcać się produkcji butów, zamiast tego został iluzjonistą w gabinecie fantastycznym Muzeum Gravin i w Galerii Vivienne. Okazało się, że i do tego ma talent, a jego pokazy szybko zapewniły mu sporą sławę i dochody. Ojciec pogodził się z tym faktem i w końcu w 1888 roku postanowił po prostu sprzedać firmę, a pieniądze rozdzielić pomiędzy synów. Georges zyskał więc niezależność finansową. Za otrzymane pieniądze wynajął legendarny teatr Robert Audin, wykupując też wszystkie kostiumy, dekoracje i mechanizmy sceniczne oraz przejmując jego zespół. Jeszcze w tym samym roku ruszyły pierwsze spektakle. Trudno orzec, czy był to teatr z wykorzystaniem iluzji, czy iluzja z wykorzystaniem teatru, ale na brak publiczności nowy właściciel nie mógł narzekać. Nad teatrem znajdowały się pomieszczenia do wynajęcia. Tak się szczęśliwie złożyło, że w grudniu 1895 roku wynajmował je Antoine Lumière. Pewnego dnia schodząc po schodach spotkał Méliès'a i po wymianie zwyczajowych grzeczności zaproponował: Monsieur Méliès, pan jest znany ze swoich sztuczek, niech pan wpadnie dziś wieczorem do Grand Café, zobaczy pan niezwykłą sztuczkę. Dziś wieczorem okazało się dokładnie 28 grudnia 1895 roku. Méliès był jedną z 33 osób uczestniczących w pierwszym oficjalnym pokazie kinematografu. Natychmiast potem postanowił kupić urządzenie od Lumière'ów, ale Antoine odmówił, argumentując, że nie ma ono żadnej wartości handlowej. Méliès musiał znaleźć inny sposób na zdobycie cudownej machiny. Pojawił się on w osobie Roberta Pola, brytyjskiego pioniera kinematografii, który pracował nad udoskonaleniem kinetoskopu Edisona i zbudował opatentowany w roku 1896 teatrograf, czyli aparat umożliwiający projekcję filmów na ekranie. Méliès kupił teatrograf wraz z kilkoma filmami Edisona i zaczął prezentować je w finale swoich spektakli w Teatrze Robert Audin.
Szybko przestało mu to wystarczać. W końcu ileż można pokazywać w kółko 5 posiadanych filmów? Żeby nakręcić własne, potrzebował kamery. Melie przerobił na kamerę posiadany teatrograf i stanął przed koniecznością zakupu nowego projektora. Udało mu się zdobyć zbudowany przez Louisa Henri Charla izolatograf, w którym poczynił pewne modyfikacje. Obejmowały one jedynie zmiany w obudowie i kole napędowym, ale wystarczyłyby Melies wraz z dwoma współpracownikami otrzymał patent na kinetograf, jak nazwał zmodyfikowane urządzenie. W tym samym czasie powstała firma Starfilm z logiem w formie gwiazdy i sloganem reklamowym „Cały świat w zasięgu”. Mając kamerę, Melies mógł się zająć produkcją własnych filmów. Ponieważ jego obsługa niespecjalnie go interesowała, zwykle znajdował się po jej drugiej stronie. Jego pierwszym filmem była partia kart z 1896 roku, w którym wcielił się w jednego z trzech graczy. Ponieważ współczesne słowo remake brzmi lepiej niż plagiat, powiedzmy, że był to remake filmu Lumière'ów pod tytułem Partia kart. W taki sam sposób powstało kilkadziesiąt kolejnych obrazów, wśród nich dzieło o równie znajomo brzmiącym tytule Polewacze czy wjazd pociągu na stację Vincennes. Od swoich limierowskich odpowiedników różniły się głównie dłuższym czasem trwania. Teatrograf mieścił o 3 metry taśmy więcej niż kinematograf. Dosłownie kopiowanie Lumière'ów po części wynikało z potrzeby nauczenia się techniki filmowania i odkrycia możliwości, jakie daje ten cudowny wynalazek, jakim było utrwalanie ruchu na taśmie filmowej. Wedle najczęściej spotykanych w źródłach wersji, pierwszym krokiem do wyjścia z okresu lumierowskiego był film Zniknięcie pewnej damy w Teatrze Robert Audin, w którym obok Méliès'a wystąpiła nazwana wkrótce pierwszą gwiazdą filmową Jeanne d'Alcy, aktorka większości jego następnych filmów i późniejsza druga żona. Zniknięcie było zasadniczo rejestracją sztuczki magicznej wykonywanej na scenie Teatr Robert Audin. Oryginalnie w jej trakcie dama siadała na krześle i po przykryciu zasłoną znikała dzięki zapadni w scenie. Jednak w wersji filmowej rzecz się ma inaczej. Przyglądając się uważnie można dostrzec, że w momencie zniknięcia następuje minimalny przeskok obrazu, świadectwo zatrzymania na chwilę rejestracji, by dać czas znikającej damie na wyjście ze sceny. Bardzo zresztą możliwe, że podobną sztuczkę zastosował Méliès już w swoim drugim filmie, seansie prestidigitatorskim. Jednak nie można mieć co do tego całkowitej pewności, jako że ten film zachował się jedynie w formie rotoskopowanej ręcznie kopii i pojedynczego kadru. Świadczyłoby to jednak, że od samego początku Méliès miał świadomość możliwości danej mu przez kamerę filmową. Sam zresztą wspominał, że uświadomiła mu to awaria kamery. Podczas filmowania ruchu ulicznego na placu opery w aparacie zacięła się taśma, co dość często się wówczas zdarzało. Po chwili została ona odblokowana i kręcenie kontynuowano. Po wywołaniu taśmy okazało się, że chwila przerwy wystarczyła, by przejeżdżający omnibus zmienił się nagle w karawan, a przechodzące kobiety w mężczyzn lub odwrotnie. Tak powstał pierwszy trik filmowy zwany substytucją. W 2 dni później robiłem już pierwsze metamorfozy mężczyzn na kobiet i pierwsze nagłe zniknięcia, które z tak wielkim powodzeniem się zaraz spotkały, pisał Méliès. Od razu powstały ferie kinematograficzne, diabelski młyn czy kopciuszek. Dla tak znakomitego iluzjonisty wymyślanie kolejnych trików było jak wyciąganie królika z kapelusza. Wyimaginowałem sobie sukcesywnie zmianę dekoracji poprzez zanikanie – przy pomocy specjalnego usytuowania aparatu kinematograficznego. Dalej, aparencje, znikania i metamorfozy otrzymane przez superpozycję na czarnym tle albo poprzez zastosowanie niektórych partii czarnych na czarnym tle, a potem poprzez nakładanie ich na tle białym, już wcześniej naświetlonym. Niewątpliwie najważniejsze dla Méliès'a był jego teatr, jednak kręcenie filmów okazało się bardzo czasochłonne. Aby nie dezorganizować jego pracy, w posiadłości ojca w Motrey zbudował w 1897 roku pierwszą halę zdjęciową ze szklanym, unoszonym dachem. Powstały też osobne budynki dla laboratorium, magazynów i stolarni. Méliès nazwał halę Atelier A.
Tutaj powstało w 1902 roku jego największe dzieło, legendarna podróż na Księżyc, która miała aż 12 minut. Historia wyprawy na naszego satelitę nie tylko stała się kamieniem milowym kinematografii, ale także jednym z pierwszych hitów i ofiar piractwa. W USA pojawiły się dziesiątki nielegalnych kopii filmu i Méliès musiał pomyśleć nad zabezpieczeniami antypirackimi. Nie chodziło bynajmniej o zabezpieczenie przed kopiowaniem, ale przed przypisywaniem sobie autorstwa. Dlatego od tej pory, chociaż zdarzało się to już wcześniej, podczas kręcenia filmów logo Starfilm umieszczane było na widocznym miejscu, czasem nawet na rekwizytach i kostiumach. By uregulować kwestie prawne związane z pokazywaniem filmów Méliès'a w USA, popłynął tam jego starszy brat, Gaston, by założyć filię firmy. Rozrastał się zespół aktorski. Nic w tym dziwnego, skoro w ciągu 17 lat Méliès zrealizował około 520 filmów. Początkowo funkcjonowały one jako dodatek do spektakli, jednak bardzo szybko zaczęły być pokazywane jako samodzielne widowiska, także poza teatrem. Méliès wyrósł z teatru iluzji, w którym najważniejszą rolę grała pantomima, gest i ruch. Słowo zaś zupełnie nie istniało. Stąd też w jego filmach brak napisów, jest za to masa przerysowanego ruchu i gestów, czasami określana mianem Méliès-oniady. No, może poza 30-minutowym zdobyciem bieguna z 1911 roku, gdzie pojawiły się wśród tytuły. Właściciele sal kinowych, obok taperów zapewniających muzyczny podkład na żywo, zatrudniali bonimenterów, których zadaniem było komentowanie na bieżąco fabuły pokazywanego filmu w taki sposób, żeby mniej rozgarnięci widzowie się nie pogubili. Z myślą o nich Méliès wydał katalog swoich filmów z dokładnymi opisami. Pod sam koniec XIX wieku Méliès wpadł na pomysł ręcznego kolorowania filmów. Ponieważ była to benedyktyńska praca, zatrudnił dużą ilość kilkunastoletnich dziewcząt, które całymi dniami barwiły kolejne kadry filmów. Rezultaty bywały różne, chociaż sporo prób było całkiem udanych. Taką niedawno odnalezioną i odrestaurowaną wersję ma między innymi Podróż na Księżyc. W 1908 i w 1909 roku obradował Światowy Kongres Wydawców Filmowych, któremu o ironio przewodził właśnie Georges Méliès. W trakcie obrad podjęto kilka ważnych decyzji. Po pierwsze, jako standard przyjęto używanie w celach komercyjnych taśmy 35 mm z perforacją. Po drugie, dotychczasowy system dystrybucji w postaci sprzedaży taśm z filmami zmieniono na ich wypożyczanie na określony czas. Kino stawało się przemysłem filmowym. Nadchodził czas wielkich korporacji. Usiłowania wpasowania się w nową rzeczywistość zmusiły w końcu Méliès'a do rezygnacji z niezależności. W 1908 roku zawarł niefortunną umowę z firmą Edisona, na mocy której musiał tygodniowo dostarczać filmy zajmujące 300 metrów taśmy. Oznaczało to konieczność znacznego zwiększenia produkcji, co zresztą Méliès i tak planował, budując na przełomie 1907 i 1908 roku drugą halę zdjęciową. Jeszcze w 1908 roku, aby wypełnić warunki kontraktu Star Films, wyprodukowała 58 filmów. Wśród nich był obraz, który okazał się klapą finansową, a z którego Georges był dumny do końca życia. Ludzkość przez wieki. Ambitny i pesymistyczny projekt pokazujący historię cywilizacji od Kaina i Abla do Kongresu Genewskiego w 1907 roku. Niestety do dzisiaj nie odnaleziono żadnej kopii tego filmu. W wypełnieniu warunków kontraktu z Edisonem pomóc miała założona przez Gastona Méliès'a filia w Chicago. O ile w 1908 roku nie powstał tam żaden film, to później odgrywała ona główną rolę w spłacie zobowiązań. W 1909 roku przeniesiono ją do Fort Lee, a rok później powstało studio Star Film Ranch. Usytuowane w Teksasie miało produkować głównie westerny. W 1910 roku Star Films podpisała niefortunny kontrakt z firmą Pathé na finansowanie swoich filmów z prawem do ich dowolnego modyfikowania. Jako zabezpieczenie zysków do kontraktu wpisano dom Méliès'a i posiadłość rodzinną w Monterey.
Niestety filmy twórcy podróży na Księżyc cieszyły się coraz mniejszym powodzeniem. Powstałe wówczas obrazy, Sen barona Munchausena i Diabelskie okno, poniosły klęskę. Podobnie stało się ze zdobyciem bieguna luźno opartym na autentycznych historiach wypraw Roberta Perego i Roalda Amundsena, ale wzbogaconym o elementy fantastyczne i niesamowite, w tym słynnego śnieżnego giganta, monstrualną kukłę poruszaną przez 12 osób. Dwie z nich znajdowały się w głowie, poruszając oczami, uszami i ustami. Brak zysków spowodował, że firma Pathé postanowiła odtąd egzekwować swoje prawa do edycji kolejnych filmów Méliès'a. Do pocięcia i skrócenia ich zatrudniono jego długoletniego rywala Ferdinanda Zecke. Zmasakrowane zostały przez niego w ten sposób ostatnie filmy francuskiego wizjonera – Kopciuszek lub Szklany pantofelek, Śnieżny rycerz i Podróż rodziny Bourichon, zrealizowane do 1912 roku. Tymczasem Gaston zawiesił działalność na terenie USA i podróżował po wyspach południowego Pacyfiku, realizując filmy dla Edisona i spłacając nimi zobowiązania firmy. Niestety większość przesłanego materiału uległa po drodze uszkodzeniu lub nie nadawała się do niczego. Coraz bardziej zadłużony w końcu musiał sprzedać firmę. Najprawdopodobniej uczynił to bez wiedzy brata, co spowodowało, że nie rozmawiali ze sobą do śmierci Gastona w 1915 roku. W 1913 roku Georges, załamany z powodu pocięcia jego trzech ostatnich filmów i śmierci pierwszej żony Eugenii, zerwał kontrakt z Pathé, ryzykując utratę domu i rodzinnej posiadłości. Wybuch I wojny światowej spowodował jednak wstrzymanie wszelkich drugorzędnych spraw sądowych i na razie Méliès miał gdzie mieszkać. Niestety równolegle z rozwojem kina spadało zainteresowanie starszymi formami rozrywki, w tym teatrem iluzjonistycznym. Wraz z wybuchem wojny spadło ono do zera. Teatr Robert Audin zamknięto, a posiadłość w Montreuil w 1917 roku została przejęta przez armię na szpital wojskowy. Przejęto i zniszczono też ponad 400 kopii filmów, odzyskując z klisz srebro i celuloid na potrzeby produkcji wojennej. Ponurą ironią losu był fakt, że celuloid wykorzystano głównie do produkcji obcasów butów wojskowych. W atelier B Méliès urządził scenę, gdzie do 1923 roku wystawiał małe skecze teatralne i iluzjonistyczne. Przerwało je ostatecznie przejęcie przez Pathé i zlicytowanie jego majątku. Tragedii dopełniło zburzenie teatru Robert Audin. Podczas przebudowy Paryża poprowadzono przez to miejsce bulwar Haussmanna. Zrozpaczony Méliès spalił wszystkie kopie filmów, jakie zostały w Montreuil. W 1925 roku zrujnowany Georges ożenił się ze swoją ulubioną aktorką, Jeanne d'Alcy, i razem poprowadzili sklepik ze słodyczami i zabawkami na dworcu w Montparnasse. Odnalazł go tam dość przypadkowo dziennikarz piszący książkę o historii kinematografii. Znowu zaczęto o nim mówić. Kulminacją ponownego odkrycia artysty było przyznanie mu w 1931 roku Legii Honorowej, wręczanej osobiście przez Louisa Lumière, który nazwał go twórcą spektaklu kinematograficznego. Rok później otrzymał apartament w zamku Orly, ofiarowany mu przez Stowarzyszenie Mutuelle du Cinéma, które zorganizowało tam dom opieki dla weteranów kina. Dla walczącego od kilku lat z biedą reżysera było to cudowne zrządzenie losu. W wywiadzie dla amerykańskiej prasy mówił wówczas: moje największe szczęście to to, że nie muszę każdego dnia martwić się o dach nad głową i chleb. Méliès zmarł na raka 21 stycznia 1938 roku. Dorobek Georgesa Méliès'a był niezwykle zróżnicowany. Historycy filmu potrafią wymienić aż 11 gatunków filmowych, jakie uprawiał. Przy całej tej różnorodności jedno jest wspólne. Zawsze chciał widza zachwycić i zaskoczyć, wprowadzić w zdumienie. Zawsze chciał pokazać, że kino to to, co niemożliwe, ale potrafił też być poważny. Bracia Lumière i Georges Méliès uważani są za ojców kinematografii. W pewien sposób ich twórczość uzupełnia się nawzajem, a jednocześnie żaden z nich nie był człowiekiem filmu w 100%.
Louis Lumière w pierwszym rzędzie interesował się fotografią. Możliwość nadania jej ruchu była siłą napędową jego twórczości. Do końca kino pozostawało dla niego ożywioną fotografią. Tymczasem Méliès w zasadzie zawsze był przede wszystkim iluzjonistą. Kino pozwalało mu zrealizować tę część sztuczek, która niemożliwa była bezpośrednio na scenie. Paradoksalnie przy okazji odkrył też coś, co nazywamy magią kina. Najtrafniej chyba ujął to Walt Disney, który odbierając w 1936 roku Legię Honorową, w swojej laudacji podziękował tym, którzy go inspirowali. O Méliesie powiedział wówczas, że ofiarował poezję człowiekowi z ulicy. Thank you.